Słuchasz podcastu Jest Zielono, pierwszej polskiej audycji o ekologii, życiu zero waste, ograniczeniu konsumpcji i zielonym stylu życia. Zaprasza Agnieszka Zdunek. Pewien marcowy poranek, kiedy ziemia jeszcze była bardzo zamarznięta i wszyscy wyczekiwaliśmy pierwszych oznak wiosny, spotkałam się z niezwykle ciekawą osobą, Łukaszem Nowackim, dyrektorem zarządzającym Polskiego Instytutu Badawczego Permakultury, żeby porozmawiać właśnie o permakulturze, zjawisku, idei, zielonym sposobie na życie, o którym można by opowiadać godzinami. Bo czy permakultura to jest tylko sposób uprawy ogrodu, taki inny, czy może jednak coś więcej? Miałam do Łukasza wiele pytań i z jednego zaplanowanego odcinka nagle zrobiły się dwa. Dzisiaj zapraszam Was do części pierwszej naszej rozmowy o permakulturze, a część druga już za 2 tygodnie. I od razu przepraszam za taki pogłos, echo, które słychać w tle. Rozmowę nagrywaliśmy w nieukończonym, pustym jeszcze budynku na terenie nowo powstającego ogrodu społecznego w Poznaniu. Mam nadzieję, że to echo nie przysłoni Wam meritum rozmowy, bo jest niezwykle ciekawie. Zapraszam. Łukasz, bardzo serdecznie Ci witam. Dzięki za zaproszenie. Też bardzo się cieszę, że mogłem tutaj do Poznania przyjechać i opowiedzieć o permakulturze. To przedstaw się proszę, kim jesteś, co robisz na co dzień, przybliż swoją osobę. Przede wszystkim ja siebie postrzegam jako entuzjastę ogrodnictwa i entuzjastę permakultury. To są dwie bardzo pokrewne dziedziny i tym się zajmuję od wielu, wielu lat. Mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że tego doświadczenia praktycznego właśnie w zakresie permakultury będzie już około 2 dekady, więc zacząłem bardzo wcześnie, jeszcze jako nastolatek, interesować się tym tematem. I zawsze była to bardzo silna pasja motywująca mnie do działań przede wszystkim praktycznych i na tym się skupiałem. A powiedz, co to jest w ogóle permakultura, tak? Bo jeżeli się słyszy perma, jak mówię komuś o permakulturze, to z reguły jest pytanie perma co? Termin jest jeszcze mało rozpoznawalny w Polsce, natomiast permakultura na świecie funkcjonuje od lat 70. Jest to nauka o projektowaniu, świadomym projektowaniu naszej najbliższej przestrzeni życiowej. Ja tak to postrzegam, nauka, filozofia też życia przede wszystkim, ponieważ permakultura wymaga przede wszystkim transformacji naszej świadomości i sposobu patrzenia na to, co nas otacza dookoła. Przede wszystkim na relacje człowieka z przyrodą, naszej antropogenicznie tworzonej przestrzeni, z tym, co nas otacza, z tym naturalnym światem przyrodniczym, z którym tak naprawdę warto koegzystować w harmonii, w symbiozie i współgrać, współdziałać, a nie walczyć z tymi siłami natury, które gdzieś tam nas otaczają. Dokładnie, taki spokój od razu na mnie spłynął, jak tak wiesz, mówisz o przyrodzie. A jakie są takie główne zasady? Bo tutaj mówiłeś o współegzystowaniu ludzi i roślin, a takie główne zasady permakultury? Przede wszystkim jest to jeden z nielicznych systemów projektowania i nauka o projektowaniu przestrzeni, która opiera się na 3 takich podstawowych filarach etycznych. I mówimy tutaj o dbałości o ziemię, dbałości o ludzi i sprawiedliwy podział zasobów, bądź też dzielenie się nadmiarem tych zasobów. Jak spojrzymy sobie na to, jak funkcjonuje przyroda, jak funkcjonują naturalne ekosystemy, uświadomimy sobie, że tak naprawdę nikt nie zarządza tymi systemami. Nikt nie wyrywa chwastów, nikt nie przycina niezbędnych gałęzi, nikt nie usuwa odpadów, przede wszystkim nie ma w tych systemach odpadów. Nie ma też czegoś takiego jak chwasty, prawda? Dokładnie tak. Tutaj to jest właśnie ta transformacja świadomości, o której mówimy. Zupełnie inaczej postrzegamy takie rośliny, które potocznie nazywane są chwastami. Dokładnie. I patrząc na te naturalne systemy ekologiczne, widzimy, że one cały czas się rozrastają. Czyli mamy tam już zakodowaną ideę nadmiaru. Coś, co się rozrasta, powiększa, zmienia się przede wszystkim w czasie. A nazwa skąd się wzięła? Sama nazwa permakultury pochodzi z zlepienia 2 słów. Permanent agriculture, słowa z języka angielskiego, oznaczające trwałe rolnictwo. Po wielu latach aplikacji właśnie tych wszystkich zasad, o których zaraz powiem, bo oprócz zasad etycznych mamy też zasady projektowe, zaczęto te zasady stosować nie tylko w systemach rolniczych, nie tylko do tworzenia czy projektowania systemów wytwarzania żywności organicznej,
ale również do tworzenia i budowania trwałych, zrównoważonych systemów społecznych czy ekonomicznych. I teraz o permakulturze mówi się jako permanentnej kulturze, permanent culture, czyli trwała, zrównoważona kultura. Dlatego, że jest to bardzo szeroki tak naprawdę wachlarz działań. Czyli to nie jest tylko właśnie uprawa ogrodu, czyli ogrodnictwa, ale jakby też budowanie wspólnych siedzib, tak? Dobrze. Jak najbardziej, tak, tak, tak. Zasady projektowania permakulturowego można nawet zastosować przy projektowaniu miast, osad, ekowiosek, czy chociażby siedlisk, na których się osiedlamy. Nie wiem, rodzinami, bardzo teraz popularne stają się siedliska rodowe i odbudowa tego, co gdzieś tam tkwi w naszej kulturze i przywrócenie właśnie tych wartości siedliskowych. A, czyli powrót do korzeni. Jak najbardziej, tak. Dobrze. Mówiłeś, że permakultura rozpoczęła się w latach 70., a gdzie się rozpoczęła? Kto był jej takim prekursorem? Prekursorem i twórcą tego systemu projektowania jest Bill Mollison. Bill Mollison i jego uczeń David Holmgren. Oni są uznawani w takim świadku permakulturowym za takich ojców, założycieli tego systemu. Bill Mollison był niezwykłą postacią. Niestety już nieżyjący twórca permakultury rozpoczynał swoją historię od wycinki drzew, co było paradoksalne, bo zajmował się właśnie zrywką drzew i po pewnym czasie pracy w tym obszarze zauważył, że nie może dłużej tego robić, że nie może dewastować przyrody, wykorzystywać jej właśnie w taki sposób grabieżczy trochę i zaczął obserwować tą przyrodę. Zaszył się w lesie na kilka lat na Tasmanii i tam prowadził swoje obserwacje tego właśnie, jak funkcjonuje naturalny ekosystem. Jak się wpisać w ten ekosystem, tak żeby móc czerpać z niego pełnymi garściami, a jednak go nie niszczyć. Nie dewastować, nie wycinać wszystkiego od razu, tylko może w troszeczkę bardziej delikatny sposób pozyskiwać to, co taki ekosystem jest w stanie dostarczyć. Jasne, ja tylko dodam, że Bill Mollison był na tyle ważną postacią w permakulturze, że kiedy zmarł bodajże w zeszłym roku czy dwa lata temu, powstał taki ruch, tak, posadźmy jedno drzewo dla Billa, tak? I tak, widziałam, że zostało tysiące drzew zasadzone z takim hashtagiem, tak? One tree for Bill, czy coś takiego. Dokładnie, okay. Tak. Taka akcja upamiętniająca jego wkład w rozwój permakultury. Razem ze swoim uczniem Davidem Holmgrenem, który nadal zajmuje się krzewieniem wiedzy właśnie w tym obszarze, stworzyli podręcznik, pierwszą książkę Permaculture One, która opisywała podstawowe założenia tego sposobu patrzenia na nasz krajobraz i sposobu, w jaki możemy wykorzystać wiedzę pochodzącą z obserwacji naturalnych ekosystemów w procesie projektowania i zakładania właśnie siedlisk, zakładania ogrodów, zarówno w obszarach takich, powiedziałbym, urbanistycznych, w obszarach miejskich, jak i też w obszarach typowo rolnych. Permakultura, można powiedzieć, jest tak szeroką dyscypliną, że zarówno w środowisku miejskim znajduje swoje zastosowanie, jak i na terenach rolnych, gdzie wielkoobszarowo można stosować wszystkie jej założenia. Czyli permakultura to nie jest tylko do wielkoobszarowych upraw, czyli rozumiem, że też na takim mniejszym ogrodzie też można ją stosować, tak? Jak najbardziej, tak. Ja na przykład zaczynałem swoją historię i przygodę z permakulturą od balkonu, czyli naprawdę mikroprzestrzeń. Balkon o powierzchni 1,5 na 5 metrów i stosując zasady projektowania permakulturowego, ja stworzyłem tam system wytwarzania żywności głównie, który pozwalał mi wytworzyć około 40% tego, co sam konsumowałem. Na balkonie? Na balkonie, tak. Świetnie. Wykorzystując przede wszystkim pionowe uprawy, ponieważ mała przestrzeń narzuca już metodologię projektowania i metodologię patrzenia i optymalizowania wykorzystania tej przestrzeni. Więc tutaj to, co rosło w pionie, to, co można było podwiesić pod sufitem, na przykład pomidory odwrócone korzeniami do góry, zwłaszcza pomidorki koktajlowe. Świetnie. I zwieszające swoje grona w ziemi. Więc to było w ogóle niesamowite. Jest masa takich trików, które można włączyć do tego projektu i które pozwalają naprawdę zagęścić tą obsadę roślinną. I nie tylko, bo na przykład na swoim balkonie hodowałem również ryby i uprawiałem grzyby, które natomiast pozwalają przetwarzać różne odpady organiczne pochodzące z domu, z gospodarstwa. A kompostowałeś też tak, na balkonie? Tak, tak. Tutaj znów z racji tego, że najczęściej kompostownik nam się kojarzy z obszarem ogrodu, gdzie jest to co najmniej jakaś duża skrzynia, duży pojemnik. Tu na balkonie było to wyzwanie, natomiast z pomocą przyszły dżdżownice i cała metodologia związana z tak zwanym wermikompostowaniem, czyli z kompostowaniem
z użyciem drżownic. Drżownic, teraz są takie modne drżownice kalifornijskie, tak? Tak, ale można wykorzystywać też nasze drżownice. Wystarczy przejechać się na przykład do najbliższej stadniny koni, znaleźć tam pryzmę końskiego obornika i jak podłubiemy widłami w tej pryzmie, znajdziemy naprawdę kłębowiska czerwonych drżownic, które właśnie znoszą wysokie stężenie azotu. Ponieważ takie drżownice, które najczęściej widzimy w mieście po deszczu, jak one wychodzą na chodniki, one się nie nadają do kompostowania, nie wytrzymują tego wysokiego stężenia azotu, żyją w glebie w zupełnie innym środowisku. Natomiast te z pryzm obornikowych można z powodzeniem wykorzystać właśnie do wermikompostowania resztek organicznych z naszego domu. I taki kompostownik na balkonie nie śmierdzi? W ogóle nie ma to zapachu. Mhm. Pachnie tak naprawdę leśną glebą. Mhm. Na początku, kiedy wrzucamy jakieś świeże resztki, jeżeli wrzucimy na przykład łupiny od cebuli, czujemy zapach cebuli, ale nie ma takiego zapachu jak z takiego kosza na śmieci zalanego właśnie tymi sokami z resztek organicznych. Czyli nie to ma znika. To znika z tego względu, że proces rozkładu i przemiany tego, co my tam włożymy w ziemię, w kompost, w humus jest bardzo szybki i jest przede wszystkim procesem tlenowym, więc tam nie ma gnicia, a jest naturalny rozkład próchniczny. A korzystałeś z jakichś takich gotowych kompostowników, czy sam sobie zbudowałeś? Nie, nie korzystałem z gotowych kompostowników z tego względu, że one troszeczkę w zasadzie komplikują proces. Z tego względu, że najczęściej są wykonane z plastiku, mają za małe otwory wentylacyjne, blokują tak naprawdę dopływ powietrza, a nie go umożliwiają. Ja wykorzystywałem do tego celu wiadra fermentacyjne. Takie 30-litrowe wiadra. Tak jak do piwa, tak? Coś jak do fermentacji wina w zasadzie, tak. Zaopatrzone w kranik na dole z odpowiednią pokrywą. No i nawiercam w tych wiadrach odpowiednią ilość otworów, tak żeby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza i instaluję w środku, powiedziałbym, takie podłoże zaczynowe, w którym mogę zadomowić drżownicę. I dopiero do takiego podłoża dokładam resztki organiczne sukcesywnie, tak jak je wytwarzam w kuchni na przykład na co dzień. Czyli wszystko to, co nie da się zjeść, a ulega biodegradacji, ulega rozkładowi, można do takiego kompostownika wrzucić. Łącznie z makulaturą, z papierem, jeżeli nie jest zadrukowany, nie jest to papier kredowy, wybłyszczony jakąś chemią czy woskami, to z powodzeniem można go wykorzystać właśnie do kompostowania. Odeszliśmy od opowiadania o permakulturze, ale bardzo ciekawe. To jest, dla mnie kompostowanie jest bardzo ciekawą. To jest bardzo potężny nurt, ponieważ jedna z zasad projektowych permakultury mówi o tym, żeby nie wytwarzać odpadów. A jeżeli je wytwarzamy, to żeby przetwarzać je na miejscu na coś użytkowego. Stąd bardzo mocno wpisuje się permakultura w nowe trendy, jakie się pojawiają w miastach. Na przykład cały ruch zero waste, tak, dokładnie. Czy też minimalizm, który też się wkrada właśnie w naszą świadomość i w takie codzienne życie. Wielu ludzi jest zafascynowanych ograniczaniem artefaktów, jakimi się otaczają, a jednocześnie obniżoną ilością właśnie odpadów, czy nawet całkowitą eliminacją tych odpadów z naszego otoczenia. Jasne, czyli myślisz, że tak jak teraz jest taki szał na zero waste i na minimalizm, w pewnym momencie też się taki zacznie szał na permakulturę wśród takich, nazwijmy to, normalnych ludzi, tak? Bo teraz jakby wydaje mi się, że tych permakulturowiczów, mogę ich tak nazwać, zadeklarowanych jest tak naprawdę garstka. Znaczy ja widzę, że ta społeczność się powiększa cały czas, natomiast to jednak cały czas jest taka, nazwijmy to, elita? No nie wiem, jak to możemy nazwać. Tak, na pewno jest to niszowa grupa społeczna, ludzi świadomych tego, co permakultura może wnieść do takiego codziennego życia. Daje bardzo dużo i jestem przekonany o tym, że te idee będą się upowszechniać. Bardzo często jak rozmawiam z osobami, które są właśnie wkręcone w klimaty zero waste, oni szukają praktycznych rozwiązań, które pozwalają osiągnąć ten właśnie pułap niewytwarzania odpadów albo przetwarzania ich w coś użytkowego. I permakultura właśnie takich rozwiązań dostarcza. Czyli tak naprawdę ten, kto jest zero waste'owiczem, jest też permakulturowiczem. Zapraszamy do korzystania z dobrodziejstwa właśnie wiedzy, jaka się wiąże z ideą permakultury. Super. Ale to powiedz mi, ile jest w takim razie takich osób, czy są w ogóle takie dane, ile jest osób w Polsce, które się zajmują permakulturą? Zajmują się, bądź też są zainteresowane? Oficjalnych danych nie ma, natomiast to, co obserwujemy prowadząc warsztaty, czy jeżdżąc po Polsce i organizując różnego rodzaju kursy, szkolenia, czy też wspierając właśnie lokalne inicjatywy, takie jak na przykład Ogród Społeczny, który tutaj u was powstaje, ja szacuję, że jest to już grupa, myślę, spokojnie około 10 tysięcy osób, może nawet więcej. Bardzo często ludzie, którzy się zajmują tą tematyką, robią to w zaciszu własnego ogrodu, w zaciszu własnego domu, nie afiszują się jakby z tym tematem.
wiedza jeszcze nie jest tak powszechnie dostępna na temat permakultury. Mhm. Dlatego cały czas właśnie jeździmy po Polsce, prowadząc warsztaty, szkolenia, kursy. I przede wszystkim też wykorzystując tubę, jaką są media społecznościowe, czy też strony internetowe, gdzie możemy popularyzować wiedzę z tego zakresu w większym takim przełożeniu na życie codzienne. W Polsce są jakieś takie główne ośrodki permakultury? Czy nie ma czegoś takiego jak ośrodek permakultury? Ja prowadzę Polski Instytut Badawczy Permakultury i to jest jedno z takich miejsc, które jest miejscem realnie funkcjonującym właśnie w takich pięknych okolicach Doliny Pilicy, około 80 km od Łodzi, 90 km od Warszawy. Jest to teren objęty Naturą 2000, więc naprawdę cenny przyrodniczo. Dlatego też zwraca się tam uwagę na to, w jaki sposób można w takich obszarach cennych przyrodniczo również gospodarować z myślą o tym, że żyje tam też człowiek. Nie jesteśmy wyizolowani ze środowiska, jesteśmy częścią tej przyrody. Więc też, o czym mówi właśnie ta zasada dbałości o ludzi, też mamy możliwość działania i funkcjonowania tak, żeby godnie żyć. Świetnie. I właśnie Polski Instytut Badawczy Permakultury ma być taką przestrzenią, która będzie pokazywać, jak wpisać się właśnie w takie uwarunkowania przyrodnicze, żeby tej przyrody nie zniszczyć, a żeby normalnie można było działać, funkcjonować, rozwijać się, edukować przede wszystkim, prowadzić też badania i wdrożenia, właśnie testując rozwiązania permakulturowe in situ na takim poligonie doświadczalnym, który tam powstaje już od kilku lat. Czyli to jest taki ogród demonstracyjno-edukacyjny. Tak, można tak tą przestrzeń, którą dysponujemy, nazwać. Mamy 4-hektarowe gospodarstwo w dwóch tak naprawdę częściach. Jedna część jest położona bezpośrednio nad samą rzeką i tam pokazujemy, jak z tą rzeką współistnieć, jak współistnieć z otaczającym nas lasem, łąkami i tak dalej. Natomiast druga część naszego gospodarstwa to jest część taka typowo polno-leśna. Mamy fragment położony w obszarze pól uprawnych i w takim obszarze zalesionym. Mozaika krajobrazu, na czym nam zależało, żeby właśnie pokazać, jak tą mozaikę tworzyć, jak nią gospodarować i jak korzystać właśnie z tego, że to środowisko jest bardzo zróżnicowane. 4 hektary to jest dosyć sporo, tak? To ile tam jest osób? I z iloma osobami współpracujecie? Polski Instytut Badawczy Permakultury jest takim projektem demonstracyjnym Fundacji Transformacja, którą też prowadzę. I nasz zespół jest dosyć skromny. Mamy 4-osobowy zespół w tym momencie, ale oprócz tego przyjeżdżają do nas stażyści, wolontariusze i to jest już grupa około kilkunastu osób. Więc takim teamem, takim zespołem zarządzamy tym całym projektem, prowadzimy właśnie obserwacje, badania, wdrażamy różnego rodzaju rozwiązania po to, żeby je testować w dłuższej skali czasowej, a później zdobytą wiedzą dzielić się dalej i pokazywać, jak można te rozwiązania wdrożyć u siebie. I czy to są wszystko takie rozwiązania modelowe? Na zasadzie, jak masz, wiesz, przepis na gulasz, to musisz się go dokładnie stosować, żeby ci ten gulasz wyszedł, tak? Czy to też jest tak w permakulturze? Tutaj nie dajemy gotowych przepisów. Raczej uczymy, jak obserwować dane środowisko, daną przestrzeń i jak na bazie tych obserwacji stworzyć własny projekt dostosowany lokalnie do warunków danego miejsca. Nie ma gotowych recept na sukces, jeżeli chodzi o permakulturę. I bardzo często mówi się o tym, że permakultura gdzieś tam nie działa albo się nie sprawdza. I to jest właśnie błędne rozumienie permakultury. Permakultura to nie jest zestaw gotowych rozwiązań, które można sobie przełożyć jak sztampę i one będą takie same i tak samo będą funkcjonowały w każdym miejscu na świecie. Ale wiesz, to dla ludzi byłoby łatwiejsze, nie? Że jakby szybciej by też załapali, o co chodzi z permakulturą, jakby mogli zobaczyć coś na zdjęciu, by mieli dokładny przepis, by to odtworzyli i by im wyszło, tak? A tak jak muszą, wiesz, testować, myśleć i tak dalej, no to jednak może być takie trochę zniechęcające. Dlatego właśnie ważne jest działanie takiego miejsca jak Polski Instytut Badawczy Permakultury, ponieważ to my testujemy te rozwiązania i mówimy, że jeżeli ktoś styka się z takimi i takimi warunkami środowiskowymi, to może skorzystać z naszego doświadczenia, wykorzystać nasze obserwacje i nasze wnioski i na bazie tego stworzyć swój własny system, wykorzystując już rekomendacje, jakie my dajemy. Także my jesteśmy trochę takim tłumaczem tego języka przyrody właśnie na praktykę i pokazujemy, w jaki sposób na przykład założyć kompostownik, na jakie szczegóły przy projektowaniu i zakładaniu takiego kompostownika zwrócić uwagę, tak żeby w różnych lokalnych uwarunkowaniach on prawidłowo funkcjonował. Jest cały szereg danych, wytycznych i podpowiedzi, jak w dosyć prosty sposób sobie zbudować taki system permakulturowy
powiedziałbym, z takich różnorodnych puzli, które można ze sobą łączyć. Klocków Lego. Okej, a skąd u Ciebie taka wiedza? Ty jakoś się uczyłeś? No bo na uniwersytetach przyrodniczych nie ma takiego kierunku jak permakultura. Wydaje mi się, że jeszcze dużo czasu minie, zanim się pojawi. To skąd Ty to wiesz? Przede wszystkim permakultura to jest też system dzielenia się wiedzą. Jak mówimy o tej trzeciej zasadzie etycznej, kiedy dzielimy się nadmiarem, to wiedza jest właśnie jednym z takich obszarów, w których ten nadmiar można bardzo łatwo wykreować i tą wiedzą możemy się dzielić. Więc to, co funkcjonuje na całym świecie, to są różnego rodzaju kursy, tak jak na przykład wstęp do permakultury, który opowiada o tym, jak w ogóle permakulturę postrzegać, skąd ta permakultura się wzięła, jakie są jej zasady i zasady projektowe. I dzisiaj będziemy mieli właśnie takie spotkanie praktyczne. Będzie to typowy warsztat, który możemy nazwać wstępem do permakultury. Przepraszam, Łukasz, dzisiaj, czyli 18 marca 2018 roku, bo tutaj zakładamy ogród społeczny w Poznaniu, dzielnicy Szeląg. No i miejmy nadzieję, że będzie to ogród taki permakulturowy, metodą prób i błędów dojdziemy do tego. Właśnie, stąd też moja obecność i będziemy sobie szerzej mówić o permakulturze i o jej walorach właśnie w kreowaniu takich przestrzeni. Ale to jest również cały cykl szkoleń, tak zwane PDC, czyli Permaculture Design Certificate, czy też Permaculture Diploma, nieco dłuższy okres szkoleniowy. PDC to jest taki typowy kurs, który obejmuje 72 godziny różnych zajęć z różnej tematyki. Ale teoretycznych? Zajęć teoretycznych i częściowo też praktycznych, które pozwalają tą teorię przełożyć właśnie na praktykę projektową. I w ramach PDC mamy właśnie takie tematy jak projektowanie permakulturowe, jak wykorzystywanie zasad permakulturowych w praktyce, czyli uczymy osób, które pierwszy raz tak naprawdę stykają się z ideą permakultury, jak tą wiedzę teoretyczną przełożyć na praktykę i włączyć permakulturę do życia codziennego. Permaculture Diploma to są już kursy dla bardziej zaawansowanych adeptów permakultury. Trwają 2 lata i kończą się takimi uprawnieniami porównywalnymi z tym, co dają na przykład uniwersytety ludowe w ramach uprawnień rolniczych. My takie zajęcia prowadzimy właśnie w ramach działań związanych z Polskim Instytutem Badawczym Permakultury i sami samodzielnie certyfikujemy też właśnie takie dyplomy, dzięki czemu ktoś, kto skończy u nas taki kurs, może dalej zajmować się edukacją w obszarze permakultury, ale również pracować jako fachowy projektant permakulturowy i pomagać innym ludziom zakładać siedliska, tworzyć ogrody czy realizować różnego rodzaju projekty związane na przykład z ogrodami społecznymi na terenach zurbanizowanych. Dobrze, rozumiem, że teraz certyfikujecie, a Ciebie kto certyfikował? Ja skończyłem kilka kursów w różnych ekowioskach. Trochę się porozbijałem po świecie, żeby dotrzeć do osób, które nauczają permakultury. Między innymi swoje, że tak powiem, praktyczne szlify zdobywałem w ekowiosce Clojordan w Irlandii, ale również Wielka Brytania i Europa, czyli tutaj już schodzimy na nasz kontynent. Mam tutaj na myśli postać Sepa Holzera, który jest tutaj na naszym europejskim podwórku właśnie takim założycielem permakultury tej zachodnioeuropejskiej. Jest to człowiek, który jest samoukiem przede wszystkim. I on stworzył bardzo podobny w tych założeniach podstawowych system projektowania przestrzeni życiowej i nazwał go od swojego nazwiska Holzer Permakultur. No i to jest permakultura właśnie Sepa Holzera, którą to rozpoczął u siebie w gospodarstwie w Alpach na wysokości około 1500 metrów. Pięknie, tak, pięknie położone alpejskie gospodarstwo właśnie w Austrii. I tam również się szkoliłem, więc pod jego okiem zdobywałem praktyczne umiejętności w tym projektowaniu permakulturowym. I bardzo dużo dała mi też moja własna ścieżka edukacji. Już na poziomie liceum świadomie wybrałem kierunek, w którym chciałem się kształcić i uczęszczałem do klasy o profilu menadżersko-ekologicznym, czyli ta ekologia i wiedza o tym, jak funkcjonują naturalne ekosystemy, była kluczowa, bo to mi pozwoliło na to, żeby poznać język przyrody. A później studia najpierw na inżynierii środowiskowej, na Politechnice Łódzkiej, a później Uniwersytet Łódzki i Ochrona Środowiska i specjalizacja w dziedzinie ekohydrologii i biotechnologiach ekosystemowych. Czyli też rozumienie tego, co biologiczne elementy tego naszego środowiska umożliwiają i jak je zastosować w praktyce. A jak bardzo różni się to, czego uczysz się na studiach, od zasad permakultury? Przede wszystkim studia to nadal wiedza teoretyczna. Niezależnie, czy to jest wiedza inżynieryjna, która pozwala na to, żeby zdobyć jakąś praktyczną wiedzę, ale tylko i wyłącznie w zakresie projektowania,
Do momentu, kiedy tkwimy na tej uczelni i nie wyjdziemy do tego realnego świata, nie zaczniemy działać, projektować, budować, to tej praktyki jest tam bardzo, bardzo niewiele. To jest taka różnica. Permakultura przede wszystkim stawia na to, żeby tą wiedzę teoretyczną od razu przekładać na praktykę, żeby nie zdobywać nie wiadomo jakich tytułów naukowych, tylko po to, żeby siedzieć w instytucie badawczym i pisać prace, publikacje naukowe. Tutaj chodzi o realne zmienianie naszej rzeczywistości, o transformację tego świata w coś lepszego. Czyli spojrzenie na tą naszą przestrzeń i wychwycenie tego, co nie działa, albo co działa kiepsko, słabo, źle, i naprawienie tego i pchnięcie tego w kierunku właśnie czegoś dobrego, lepszego, bardziej optymalnego i dającego więcej korzyści nam samym i samej naturze. Żeby opracować te rzeczy, które działają i które nie działają, to wymyśliliście jakieś metody, tak? Rozumiem, w permakulturze. Opowiedz o tych metodach i narzędziach. Tak, wiesz, tak zrozumiale. A dla osoby, która jest zupełnym laikiem, wiesz, co to jest permakultura? A permakultura to jest, wiesz, taki uprawianie grządek albo w ten i ten sposób kompostujemy. Jak to wygląda? Przede wszystkim trzeba się nauczyć obserwować. Zwracać uwagę na pewne subtelności, które nas otaczają, jeżeli chodzi o to środowisko naturalne. Jak padają promienie słoneczne, jak kształtuje się przepływ powietrza, czyli główne kierunki wiatrów. Jak wygląda rozkład cienia na naszej posesji, wokół naszego domu, czy wokół drzew, które sadzimy. Zbieramy dane przede wszystkim, czyli uczymy tego, jak patrzeć na środowisko, jak zbierać te dane, jak zbierać informacje, które z tego środowiska do nas płyną. Jak je później przetworzyć na gotowy projekt? Czyli przechodzimy już do drugiego etapu. Jak już mamy zebrane wiadomości o tym, w jakim środowisku się znajdujemy, to przechodzimy do tworzenia tak zwanego planu bazowego. I w tym planie bazowym, nawet na zwykłej kartce papieru, możemy sobie narysować, naszkicować obrys naszej działki czy obrys naszego ogrodu i zaznaczyć kluczowe elementy, które już tam się znajdują. Tworzymy plan bazowy i dopiero na ten plan bazowy nanosimy kolejne elementy w postaci wszystkich rozwiązań permakulturowych, jakie możemy w danym miejscu zaaplikować. Cała idea permakultury polega na tym, żeby stworzyć mozaikę krajobrazów, które będą ze sobą współpracować. Jedne będą wspierały rozwój drugich i jednocześnie będą współpracować z otaczającym środowiskiem naturalnym. A jednym z założeń kluczowych jest to, żeby to, co stworzymy, ta mozaika wspierała nas samych i umożliwiała później podzielenie się wszelkimi dobrami, które w oparciu o taką przestrzeń powstają. A jakie mogą być elementy tej mozaiki? To może być na przykład budynek, który traktujemy jako element gwarantujący nam schronienie. Przede wszystkim tutaj odwołujemy się do tej zasady dbałość o człowieka. Dbałość o ziemię w przypadku właśnie takiego budynku to będzie postawienie takiej konstrukcji, która będzie miała jak najmniejszy negatywny wpływ na środowisko naturalne, czyli najlepiej budynek pasywny. Jeszcze lepiej, jeżeli on będzie postawiony z użyciem tak zwanych naturalnych kompozytów czy materiałów naturalnych, jak drewno, słoma, glina, konopie. Wszystko to, co możemy w bardzo nieinwazyjny sposób pozyskać ze środowiska i przetworzyć w pełnowartościowy materiał budowlany, z którego możemy zbudować na przykład dom. Czyli jeżeli ktoś już ma dom na działce, murowany na przykład, to rozumiem, że już tak za bardzo nie pasuje. Pasuje jak najbardziej. Bardzo często zdarza się w naszym projektowaniu permakulturowym taka sytuacja, gdzie mamy już jakiś zastany stan rzeczy, prawda? I mamy już istniejący budynek, który został zbudowany na przykład w latach 50., gdzie ludzie posługiwali się taką, a nie inną technologią budowania i była to wielka płyta albo cegła. Takie budynki możemy też adaptować do tego, żeby one były bardziej przyjazne dla naszego otoczenia. Na przykład wymieniając eternit na zupełnie inne pokrycie dachowe, bardziej przyjazne środowisku. Albo doszczelniając okna, czy tworząc inną izolację termiczną tego budynku, która pozwoli na zaoszczędzenie energii, czyli już obniżymy ilość energii, którą musimy wykorzystać do ogrzania takiego domu, zbudowanego z materiałów, które na ówczesne standardy są nieco przestarzałe, tak? Ja tutaj i nie spełniają norm. Dodam tylko, że trochę się przestraszyłam, zacząłeś mówić o tych budynkach pasywnych, bo ja mam ten dom tak z 1830 roku i tam cały ogród, całe siedlisko z założenia ma być permakulturowe i w momencie, jak zacząłeś mówić o postawieniu budynków pasywnych, no mój dom nigdy nie będzie domem pasywnym. Ale dobrze, jeżeli mówisz, że wystarczy uszczelnić okna i ściągnąć eternit, to jest nadzieja. Pojęcie budynku pasywnego to też jest bardzo szeroki temat. Permakultura również rozszerza ten zakres, bo budynek pasywny w naszym permakulturowym rozumieniu jest to budynek, który w sposób
pasywny pozyskuje energię z otoczenia. Nie musi to być budynek wykonany w oparciu o najnowsze technologie budowlane, natomiast może to być budynek, tak jak podałaś przykład, tam z 1800 któregoś roku, który będzie w bardzo przemyślany sposób wykorzystywał energię, która wpada do tego budynku. Więc to można zrobić na szereg różnych sposobów, na przykład instalując w takim budynku masę termiczną w postaci, powiedzmy, niedużych zbiorników z wodą. I to już podnosi efektywność energetyczną takiego budynku, mimo tego, że on może gdzieś tam nie domagać na poziomie tych materiałów, które były użyte Jasne. W owym czasie, kiedy on powstawał. Jasne. A takie nowoczesne rozwiązania typu, nie wiem, solary, fotowoltaika, to w ogóle wchodzi w zakres permakultury? Najbardziej tak. To są już aktywne systemy, które pozwalają na wykorzystanie energii, która nas otacza, jest energią darmową, czyli... No nie jest taką darmową, bo żeby zainstalować, to jest bardzo dużo pieniędzy, żeby tak napisać. Ale to jest koszt instalacji, nie energii. Tak. Energia docierająca ze słońca jest energią darmową i powszechnie dostępną. Mm. Energia wiatru też jest energią darmową i powszechnie dostępną. Więc możemy ją pozyskać ze środowiska, natomiast technologia do jej pozyskania już kosztuje. Tak. Mm. I to jest często minus tego, że rzeczywiście jeszcze te technologie są dosyć kosztowne. Szczególnie w Polsce. Szczególnie w Polsce, ale również permakultura, tutaj rzucę promyk nadziei, ma w swoich zasobach wiedzę na temat tego, jak samodzielnie można konstruować takie rozwiązania, jak na przykład kolektory powietrzne, czy kolektory, które pozwalają na ogrzanie wody w budynku. Można to zrobić niskonakładowo, wykorzystując majsterkowanie i całą jakby wiedzę zgromadzoną wokół tematyki DIY, czyli do it yourself, zrób to sam. I takie warsztaty też prowadzimy i uczymy, jak właśnie tego typu instalacje wykonywać we własnym zakresie. Ja właśnie teraz jestem na etapie projektowania samowystarczalnej, nie wiem, czy można nazwać, suszarki do owoców. Także zobaczymy, mam nadzieję, że się sprawdzi. To jest bardzo, bardzo fajny element właśnie takiego całego zestawu różnych rozwiązań, które możemy mieć u siebie w domu, w ogrodzie, zintegrowanych z budynkiem nawet, czy z jakimiś innymi elementami tego naszego środowiska. My często prowadzimy warsztaty, na przykład uczące, jak zbudować własną oczyszczalnię przydomową, wykorzystującą na przykład rośliny z terenów podmokłych, czy rosnące na brzegach rzek, czy jezior. Prowadzimy warsztaty uczące, jak budować toalety kompostowe, bezwodne, które nie zużywają czystej wody pitnej do spłukiwania niewielkiej ilości nieczystości, które generujemy na co dzień i tak naprawdę przyczyniają się do powstawania większych problemów w środowisku niż je rozwiązują. Więc toaleta kompostowa jest takim alternatywnym systemem, natomiast trzeba wiedzieć, jak ją zbudować i jak ją później eksploatować, żeby ona funkcjonowała prawidłowo. Stąd też właśnie takie warsztaty praktyczne, które prowadzimy. Prowadzimy często warsztaty pokazujące, jak zakładać podwyższone grządki, jak wytwarzać własną żywność bezpiecznie na terenach zurbanizowanych czy na terenach wiejskich, jak wytwarzać tą żywność we własnym mieszkaniu, bo nie każdy ma dostęp do ogrodu. Oczywiście. Więc też tworzymy takie systemy, jak na przykład wieże hydroponiczne do wytwarzania ziół, warzyw liściowych w domowym zaciszu. Uprawy microgreens, czyli mikrozielenina, bardzo też popularny i modny temat ostatnimi czasy, czyli uprawa kiełków i mikrolistków na parapetach chociażby. Bardzo ciekawym tematem jest uprawa domowa grzybów. Grzyby nie są bezwartościowe, zawierają w sobie masę enzymów, masę mikroelementów, masę substancji leczniczych, które regulują pracę naszego organizmu, więc warto włączyć je do swojej diety, a są niesamowicie ciekawymi organizmami, nie wymagają dostępu do światła słonecznego, więc można je uprawiać w piwnicy, w jakimś ciemniejszym zakamarku, na balkonie czy właśnie w domu i delektować się nie tylko smacznym elementem tego pożywienia, ale przede wszystkim pełnowartościowym. Mało tego, możemy je uprawiać na odpadach, na przykład na fusach od kawy czy na tekturze falistej, która jest pozostałością po pudełkach. Tutaj również wpisujemy się znów w ten trend zero waste. Dla zero waste'owców takim pierwszym sposobem na to, żeby stać się zero waste, jest niestety kupienie sobie bidonu na wodę, jak obserwuję. Dosyć mnie to boli, że zamiast nie wytwarzać odpadów, kupuje się kolejny odpad. A w permakulturze jest taki pierwszy krok do zrobienia? Tak, przede wszystkim tutaj znów pojawia się kwestia tego kompostowania, ponieważ my podchodzimy do tematu w dwojaki sposób. W naszym otoczeniu możemy znaleźć rzeczy, przedmioty, które mogą ulec naturalnemu, biologicznemu rozkładowi właśnie poprzez proces kompostowania i te odpady czy te przedmioty po zakończonym cyklu użytkowania staramy się ponownie zawrócić do tego ekosystemu naturalnego
przetwarzając je najczęściej właśnie na humus, na próchnicę, na kompost. Część z takich odpadów można przetworzyć na energię. Cieplną energię mechaniczną, w zależności od tego, przez jaki system ten strumień odpadów przepuścimy. Natomiast jest też cała gama takich artefaktów jak telefon komórkowy, laptop, robot kuchenny, które to nie ulegają biodegradacji i są to materiały, które no, wymagają o wiele bardziej zaawansowanych technologii, żeby ponownie je zawrócić do tego cyklu technologicznego, czyli odzyskać z nich to, co można, po to, żeby ponownie wykorzystać na przykład, nie wiem, plastikową obudowę, czy jakiś fragment szkła, czy jakieś przewody miedziane, które są w różnych takich przedmiotach poukrywane. Jasne, jasne, tylko wiesz, bez komputera i bez telefonu to teraz za bardzo, no nie da się żyć, nie? No, tutaj chyba bardziej chodzi o to, żeby nie kupować co sezon nowego. Tak, dlatego też zachęcamy właśnie do tego, żeby to, co można, żeby naprawiać. Więc to jest pierwszy krok. Uczenie się naprawiania rzeczy jest bardzo istotne. Uczenie się tego, jak segregować takie rzeczy. Co może trafić do tego obiegu biologicznego, a co może trafić do tego obiegu technologicznego. To są takie pierwsze kroki, które ja polecam zawsze, jeżeli chodzi o zgłębianie wiedzy w tym temacie dla osób, które zaczynają w ogóle zajmować się tym tematem. Później do tego dokładamy nieco bardziej wymyślne metody, jak na przykład właśnie jak przetwarzać odpady biologicznego pochodzenia poprzez toaletę kompostową, a nie pozbywać się tego z użyciem wody pitnej. Jak wykorzystywać tekturę falistą w ogrodzie? Do ściółkowania, do jakby ograniczania rozwoju roślin mniej pożądanych w naszym ogrodzie i zabezpieczania tych roślin, które my chcemy uprawiać. Tektura jest idealnym takim materiałem, który powszechnie wykorzystujemy przy zakładaniu permakulturowych ogródków. Jak się googluje słowo permakultura, to z reguły pierwsze, co wyskakuje, to podniesione grządki, które mam nadzieję, że zaraz opowiesz, jak się robi, i też te spirale ziołowe. Podniesione grządki to było coś, od czego ja zaczęłam swoją przygodę z permakulturą i absolutnie mi nie wychodziło. Dopiero w zeszłym roku jakoś tak mi się udało, ale też właśnie metodą prób i błędów, to jak powinna wyglądać, od czego zacząć robienie takiej podniesionej grządki. Jeżeli mamy dostęp do jakiegoś ogrodu, to możemy właśnie w takim ogrodzie zbudować podwyższoną, podniesioną grządkę, wyniesioną grządkę, często też używa się takich nazw. I tak naprawdę jest to właśnie jedna z metod na zutylizowanie, zrecyklingowanie różnego rodzaju odpadów, które z takiego ogrodu można zebrać, albo które możemy dostarczyć z zewnątrz, pozyskując je z innych różnych systemów. Ja bardzo często odwiedzam na przykład duże sklepy meblowe i stamtąd zgarniam olbrzymie ilości tektury falistej, którą ściółkuję powierzchnię gleby przed założeniem właśnie wyniesionej, podwyższonej grządki. Ale trzeba najpierw tą glebę jakoś specjalnie zaorać, coś takiego? Nie, po prostu kładzie. Permakultura właśnie uczy tego, żeby jak najmniej energii zużywać na zakładanie różnego rodzaju elementów permakulturowych w swoim ogrodzie. I jednym z takich elementów bardzo energochłonnych jest przekopywanie ziemi, spulchnianie jej. To kosztuje bardzo dużo ciężkiej pracy fizycznej. My wiemy, że jeżeli położymy tekturę falistą nawet na takiej trawie, na trawniku, który gdzieś tam był przed domem, ta tektura falista przyciągnie po pierwsze grzyby, a po drugie drżownice, całą rzeszę mikroorganizmów, które zaczną nam zmieniać strukturę gleby pod spodem. Więc my stosujemy pewien trik, dostarczamy celulozę w postaci tej tektury falistej i zapraszamy innych robotników, którzy zrobią ciężką pracę za nas. Na przykład dżdżownice, które będą spulchniały, napowietrzały glebę i dostarczały substancji próchnicznych właśnie do tej warstwy, w której będą się później zagłębiać korzenie roślin. Ale to trzeba sprowadzić te dżdżownice kalifornijskie, czy te białe polskie już mogą być? Nie, one są już w glebie. A, czyli same przyjdą. Niczego nie trzeba sprowadzać, wystarczy stworzyć odpowiednie warunki, w których te dżdżownice będą mogły się namnażać w większej liczebności. I takie warunki właśnie tworzymy, budując podwyższoną grządkę. Następną warstwą, którą dajemy na taką tekturę falistą, jest jakiś rodzaj źródła azotu, czyli najczęściej to jest świeżo skoszona trawa, świeżo skoszone jakieś rośliny zielone z ogrodu, czyli coś, co jest zielone. Drugim takim źródłem organicznego azotu są resztki z kuchni, czyli wszystko to, co ulega właśnie biodegradacji i co możemy z kuchni wyrzucić do ogrodu, my stosujemy właśnie do zasilenia tego naszego poletka w postaci podwyższonej grządki. Kolejne źródło azotu to są wszelkiego rodzaju oborniki. Jeżeli mamy do tego dostęp, na terenach miejskich nie jest to problematyczne, to również możemy taki materiał zastosować. I żeby taka podwyższona grządka prawidłowo funkcjonowała, musimy dostarczyć również węgla organicznego. Stosunek węgla do azotu w podwyższonej grządce powinien być 1 do 20, 1 do 30.
Czyli na jedną część azotu organicznego musimy włożyć 20 albo 30 części węgla organicznego. A skąd ten węgiel? I źródłem węgla organicznego są wszelkiego rodzaju materiały zdrewniałe, suche liście, sucha słoma, wysuszone siano, czyli coś, co już ten azot oddało do środowiska i pozostał szkielet węglowy. Właśnie takim szkieletem węglowym jest między innymi celuloza, która tego węgla organicznego ma w sobie bardzo dużą ilość. I takich materiałów też poszukujemy w naszym najbliższym otoczeniu. Bardzo często wykorzystujemy do tego celu na przykład zmielone gałęzie w postaci zrębków drewnianych. Bardzo często jest to słoma, przesuszone, zgrabione liście z poprzedniego sezonu wegetacyjnego są też świetnym źródłem węgla organicznego. Albo właśnie rozdrobniona tektura, czy na przykład rozdrobnione gazety, makulatura. To też możemy zastosować właśnie do stworzenia takiej grządki. I tworzymy ją na różne sposoby. Ja najczęściej robię to w oparciu o taki szkielet z gałęzi, który rzucam na tą tekturę. I ten szkielet dopiero okładam wszystkim, co mam zgromadzone, czyli suche liście na przemian ze świeżo skoszoną trawą. Dostarczam bardzo różnorodne produkty w postaci też tych resztek z kuchni. Mieszam to tak, żeby uzyskać tą proporcję i odpowiedni stosunek węgla do azotu. Układam w postaci takiej wyniesionej grządki wału podniesionego nawet na 50 czy nawet więcej centymetrów nad powierzchnię gleby. I dopiero w taką mieszaninę materiału sadzę rośliny. Czyli tak naprawdę w ogóle tam ziemi nie ma jako takiej? Jako takiej ziemi może nie być w ogóle. Jeżeli wysiewamy nasiona roślin, a nie wsadzamy tam gotowe sadzonki już ukorzenione, no to wtedy wysypuję wierzchnią warstwę kompostu, to jest 2-3 cm. Najlepiej, jeżeli to jest wermikompost, czyli ten kompost wyprodukowany przez dżdżownicę. I dopiero w taki kompost wysiewam nasiona. I ten kompost daje nam takie przyspieszenie na start. W kompoście rozwijają się korzenie. I jak one się rozrosną, dopiero wchodzą w strukturę tej podwyższonej grządki. A jak to jest z podlewaniem? Bo jak deszcz pada, to z reguły wnika w ziemię i ta ziemia jest wilgotna i w tym momencie rośliny jakby biorą tą wodę z korzeni. A tutaj jak masz 50 cm wyniesione nad poziom gleby, to skąd te rośliny biorą wilgoć? Właśnie struktura, którą zbudowaliśmy poprzez zmieszanie tych wszystkich materiałów, ona przypomina gąbkę. I gąbka chłonie wodę i zatrzymuje ją w takiej ilości, która pozwala jednocześnie wnikać do takiej podwyższonej grządki powietrzu. I powietrze, które wnika razem z tą wodą, stwarza idealne warunki właśnie do rozwoju przede wszystkim mikroorganizmów glebowych, przyspiesza rozkład tej materii organicznej, przyspiesza powstawanie tej próchnicznej gleby i jednocześnie tworzy nam tak zwaną gruzełkowatą strukturę w takiej podwyższonej grządce, a to znowu potęguje magazynowanie wody. Ale więc jeżeli spada nam na taką podwyższoną grządkę bardzo duża ilość deszczu w krótkim czasie, to ta grządka przepuści nadmiar wody, nie zostanie zalana, tak jak płasko uformowana powierzchnia gleby. Nadal tam będzie dostateczna ilość powietrza, natomiast zwiąże odpowiednią ilość wody i zatrzyma ją w strefie korzeniowej roślin i z tego miejsca rośliny będą mogły ją swobodnie czerpać. Czyli taką grządkę można podlewać znacznie rzadziej niż takie normalne rośliny, tak? W normalnie prowadzonym ogrodzie. Ja podlewam taką grządkę tylko raz. Tuż po uformowaniu tego pierwszego kształtu, nadaniu kształtu tej podwyższonej grządce, bardzo mocno podlewam taką grządkę po to, żeby ją na start zasilić w odrobinę wody, tak żeby te mikroorganizmy, które tam mają się rozwinąć, miały właśnie dostęp do tego cennego zasobu. A później rośliny, które posadziłem, radzą sobie już samodzielnie. Korzystając z opadów atmosferycznych, bądź z wody właśnie zgromadzonej w glebie poniżej takiej podwyższonej grządki. To była pierwsza część rozmowy z Łukaszem Nowackim. Nie wiem jak wy, ale ja jestem zafascynowana zarówno ideą permakultury, jak i samym Łukaszem, który jest nieprawdopodobnie ciekawym rozmówcą. Jeżeli zainteresowała was nasza rozmowa, to zapraszam do części drugiej. A tę, poprzednie i kolejne rozmowy możecie znaleźć na stronie jestemzielona.pl/podcast oraz w różnych aplikacjach do słuchania podcastów pod nazwą Jest Zielono. Dajcie znać proszę, jak wam się podobał ten odcinek. Miłego, zielonego dnia. Pozdrawiam, Agnieszka z Dunek.